Przebrani uczniowie szkół i nauczyciele, pracownicy Muzeum Regionalnego, a nawet osoby prywatne. Tegoroczny korowód, który wyruszył spod muzeum, był wyjątkowo liczny i kolorowy. Zwyczaj ostatkowy. Ostatni dzień karnawału, ostatni dzień takich zapustów, czyli naprawdę dobrej zabawy i jedzenia mięsa. Od jutra, właściwie dzisiaj właśnie takie pożegnanie z mięsem o północy, od jutra popielec, no i post, smutny okres. Korowód ostatkowy ma znaczenie symboliczne. Zwyczaje ostatkowe też wiążą się z takim odradzaniem ziemi, przyrody po okresie zimy. I tak właśnie te maszkary, które tutaj występują, czyli te bociany, misie, czyli elementy właśnie słomy w niektórych strojach, to są właśnie takie symbole pobudzenia, ożywienia przyrody po okresie zimy właśnie. Przy akompaniamencie przebierańcy przeszli ulicami miasta, odwiedzili też bełchatowskie urzędy i instytucje. Dzień dobry.